Masz. Słodkie. Taki był ciekawy. Co ja tu mam? Co ja tu mam? Mordo. Jeszcze jednego chcesz? Masz. Nie widzicie tego, jak on to łapie, czekajcie. Dzień dobry wam wszystkim. Lecimy do auta. Sprawdźmy, czy mamy benzynę. Benzynę, ropę. Niektórzy jeżdżą na benzynę, ja jeżdżę na ropę. No. No co jeździsz? Na benzynę. Ja na ropę. Dzień dobry wam wszystkim i od razu, co wam powiem z grubej rury, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Też jesteś dzieckiem. Pamiętaj. Znaczy, ty nie musisz, ale na pewno ci, co pamiętają, to pamiętają. Nawet jak ci tego nie mówią, to ja ci to przypominam. Przypomnę. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka, mój drogi, moja droga. Miłego dnia wam wszystkim życzę ja, Jarząbek. Miałem się już nie dogrywać, ale dogram się jeszcze. Trzymajcie się. Pozdro to dla tych na TikToku, a my sobie zaraz pogadamy dalej. Bo wiecie, ci co są na TikToku, to też wiedzą, nie wiedzą, ja cały czas nagrywam na YouTubie codziennie daily vlogi. Więc część zawsze jakaś mała wpada tam tutaj na TikToczka, a reszta zawsze dzień później jako pełny odcinek. Także pozdro. Okej, wróciłem. Słuchajcie, dzisiaj sobota, jest to piękny dzień. Wczoraj żeśmy zrobili też piękny dzień ostatecznie, choć miałem taki naprawdę zły poranek. Nie chciało mi się, byłem źle nastawiony do wszystkiego. O, zmęczenie po prostu wychodzi mi już bokiem, ale poszedłem wczoraj jeszcze, zdążyłem wejść na siłownię jeszcze wczoraj, słuchajcie, jeszcze się podpompować. Ja to po prostu, ta siłownia na mnie działa jak nieprawdopodobnie dobrze. Jak ja mam takie stany jakieś emocjonalne, nieważne czy jestem zmęczony, to ja muszę iść, słuchajcie. Jak ja pójdę, to ja jestem inny człowiek, naprawdę, ja wam to mówię poważnie. Od razu we mnie jest energia. I wstanę, i choć oczywiście zaspałem, muszę się przyznać, bez bicia, jest 20 po 8, ja wyjechałem wtedy za 29 w pracy. To ostatecznie, wiecie, naprawdę, do przodu. Dzisiaj klameczki wiadą, dzisiaj wiecie, dużo rzeczy, Adrian będzie mi pomagał, że będzie się działo, słuchajcie. Kuchnia, wczoraj żeśmy testa zrobili, jeżeli chodzi o klamki, jak one mają tam być montowane. Nie ma jakiegoś tam dramatu, także będzie sens. Słuchajcie. Jesteśmy już prawie na końcu tego wszystkiego. Wczoraj jeszcze kran zamontowałem tym ludziom. Trochę duży kupili ten kran do tego kształtu zlewu, ale już z tym nic nie zrobimy. Im się podoba, to najważniejsze. Czy ja schowałem tutaj rurkę do tego kranu? O, jest. O kurde, i kubek. Także spoko, słuchajcie, pogadamy już sobie na miejscu. A ja sobie w tym czasie pofilozofuję sam z sobą. Miłego dnia, robaczki. Znaczy wczorajszego, szczególnie z okazji Dnia Dziecka. Ale że będziecie to oglądać w poniedziałek, to ja chciałbym powiedzieć, że wiedziałem o tym i myślałem o was. Pozdro, ciao. Dobra, dostałem specjalną wiadomość ze specjalną prośbą. Więc słuchajcie tego. Doroto Szara, Wiewiórko, wszystkiego dobrego, miłego dnia i dzięki za lajki. Miłego dnia życzę, cześć. Jednak skip się przydał. Gdzie my byśmy te śmieci próbowali wcisnąć? To jest pytanie. U niego na ogródku byśmy zrobili ten bonfire. Wszystkiego najlepszego z okazji Dzień Dziecka.
dzidziusiu. Idę klamki montować. Pokażę wam, co jest grane. Tak wyglądają klameczki. Oczywiście to są nie wszystkie klamki, bo tu jeszcze będą takie klameczki z boku, więc zaraz też do nich dojdziemy. Ja muszę sobie... Wczoraj zrobiłem próbę, żeby wiedzieć, z czym walczę. Jakie tu echo jest. Ale my oprócz tych klamek, to mamy jeszcze milion klamek innych. Słuchajcie. Jest okej, okay, dobra. Wczoraj obmalowywałem sufit jeszcze raz. Tak jest. W każdym takim woreczku. Boże, jedyne. Nie, to nie dla mnie jest. Nie na moje łapy. To jakieś małe dziecko trzeba zatrudnić. Coś takiego? Słuchaj, weź zobacz tą skrzynkę z tymi bitami. Przecież to będzie zabawa stulecia z tymi wkrętami. Bity się trzeba będzie chyba mini wiertełko wziąć i na wiercach sobie najpierw tak pilotować, wiesz? Bo jak ja mam siłę w ten MDF, bo tu jest MDF z przodu. Ale zmielę główkę, wiesz, to najbardziej się boję, bo oni zawsze takie badziewie dostają. Chyba przyłożyć przesunąć na momencie. No właśnie. Trzeba będzie wiertełkiem to strzelać. Więc ja już to widzę ogólnie, bo oni po prostu dostarczają ładne rzeczy niby. To ma być taka... Wiecie, dekoratorka. Te śrubki tutaj odłożę. Bo to ma być mniej więcej coś takiego, nie? Tak sobie później ma tutaj stać. Czy tu uzgodnimy to? Ale to musi być dokręcone z boku drzwi, więc zaraz zobaczymy, jakiej jakości są te śrubki. To jest chyba coś takiego, nie? What is your name? What is your name? What is your name? Rodrigo. Hi, dude. Adriano. Adriana. My name is Adriana. Adriana, ile masz wzrostu? Ile? Chciałbym mieć kiedyś prywatne rejestracje swoje, które by pisały Adiadi. A możesz sobie kupić przecież Adiadi. Myślę, że tak kosztują? Nie wiem, no zarobisz, to kupisz je. Milion śrubek. Ja wiem, że są różne grubości drzwi, ale jest to takie marnotrawstwo materiału ogólnie. Wszystko przecież pójdzie do kosza. Więc ja potrzebuję 6 śrubek, tylko 2. Tak. Bo są różne grubości tych, nie? Do tego wszystkiego każda klamka jest zapakowana. 2 takie woreczki. Folię. Ponieważ są 2 części. I to wszystko to jest śmieć, słuchajcie. Nie można było tego inaczej jakoś ogarnąć. Sprytniej. Dasz tylko te śrubki, co trzeba. Dasz tylko klamki, które trzeba. Dobra, bo się porysują, ktoś powie. Nie wiem, są różne metody, no. Jakby tego nie przekładał milion razy, tylko włożył na przykład ze zapakowania zbiorczego, tam gdzie one są. Nieważne. Jest okej. Okay. Montujemy dalej klameczki, słuchajcie, także... Próbę zrobiłem, nie wiem, czy wam pokazywałem, bo się zagadałem z klientem. Tak te zawiaski będą wyglądały. 2 na drzwiach takiego rozmiaru. Na tych dolnych też będą 2. Na tych wysokich będą 3, czyli jeszcze jeden będzie po środku. Taka imitacja jakby zawiasu zewnętrznego. Dobra, pewnie, dobra, bo kurwa, to nie jest tak, że zawsze idzie wszystko tak jak trzeba, nie? Ogólnie kiedyś, przypominam sobie, montowałem takie klamki, słuchajcie. Teraz ja już jestem specjalista, nie? Czekajcie. Ja i dam sobie listewkę z tyłu, żeby mi nie wyrwało, wiecie.
wtedy te dziureczki są piękne, czyste. Może nie zawsze, to zależy od laminatu, ale ogólnie są, wiecie, w bardzo dobrej kondycji. Żeby ta śrubka, czy ta główka tej śrubki, która jest dużo szersza i tak ładnie zakryje te wiercenie. No ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że kiedyś, teraz to ja sobie indywidualnie podchodzę, zaznaczam, linijka, ciach, ciach, job done, nie? Kiedyś sobie stwierdziłem, że ułatwię sobie zadanie. Miałem kuchnię ustawioną z Ikei. To było już wieczorem, 10:00, śpieszyliśmy się z takim kolegą, robiłem jeszcze wtedy, wiele lat temu. Wie, będzie szybciej, jak ja pierdolę laser na jednej wysokości i te klamki będą równe, nie? Nic bardziej mylnego. Raz, że na tempie pokręciłem dziury nie z tej strony drzwi, nie? Bo się śpieszyłem. Zamiast złapać drzwi i zobaczyć, jak one się otwierają, to jeb, klamka poszła tutaj. Nie? To nawet zdarzyło się, że drzwi miały dwie klamki. To był kabaret, słuchajcie. Nie dość, że to był początek mojej budowlanki, kurwa, w Anglii, praktycznie. Montowałem kuchnię i taki szczegół, nie? Połowa drzwi do wymiany. Naprawdę szczegół. No, mały szczegół, nie? A mój kolega jeszcze mówi, ty, zaraz to jakoś zamaskujemy, nie? I wziął kalk i kalkiem pomaskował te dziurki i mówi, może nie zauważy. Jak, kurwa, nie zauważy? Jak brzmi jak sitko, nie? Ja pierdziele, co my mieliśmy za bałagan wtedy, nie? Ta mina klienta bezsenna. A po prostu nie uwierzył, co się stało. A ja chciałem sobie zwyczajnie pomóc zrobić robotę szybciej. Fuck! To laser odpalamy? Odpalamy laser. Dawaj laser. Uspokoić towarzystwo. Jeszcze tak, słuchajcie, tak w ramach jeszcze szybkiej riposty, bo to pojawi się tu i tu. Był filmik o Renie, o tym, że meble porysowane i tak dalej. Nie pierwszy raz. Wszystko się zgadza. Wszyscy komentujący macie dużo racji, ale jednej rzeczy nie bierzecie pod uwagę. Ale to praktycznie żadna osoba. Że to nie jest problem, żeby wymienić, żeby zgłosić reklamację. Tylko problem jest taki, że ktoś fizycznie musi później to naprawić. Musi tu przyjechać, musi zdjąć te drzwi lub ten panel, założyć jeszcze raz, albo opóźnić projekt. Tego nikt nie bierze pod uwagę, nie? Więc problem polega właśnie na tym, że gdyby mieli trochę większą jakość przy sprawdzaniu towaru, a nie mają, albo nie wiem, dbałości o wykonanie tego towaru, tego materiału, który do was dojeżdża, nie mielibyście tyle przygód. Bo z Holdensem nie mam tyle przygód, z Ikeą nie mam tyle przygód, z magnetem nie mam tyle przygód, ale Ren? Nie ma problemu. Wymienimy ci, nie ma problemu. Tylko kto fizycznie ma na to wszystko czas? Jak ja mam następny projekt, następnych ludzi i co mam bukować sobie czas? Kto za to zapłaci? Przecież klienci nie chcą za takie rzeczy płacić. Lepiej zatrzymać projekt, zostawić i tyle. Tak? Właśnie to jest ten brak rozwiązania, że Ren powinien ponosić konsekwencje za to, że często naraża ludzi na koszta. Pozdro. Widziałem cię, jak leżysz na karpecie. Ja? Chciałem się podłożyć taką gejowską muzyczkę, ale nie mogłem znaleźć na tempie, więc zostawiłem to. Następnym razem to zrobię, także jakbyś nagrał coś, to pamiętaj, że będzie cięte, kurwa. A jeszcze do tego jakiś taniec tam ci dołożę. Dobra, słuchajcie. Jak on to robił? Poczekajcie, tak? Dobra, jeszcze kilka klamek, słuchajcie, jestem tak przekręcony ze zmęczenia. To za dużo pracy jest po prostu zrobione przez ostatnie dni i godziny i w ogóle.
Lecę po kolei z klamkami. Jak je sobie skończę, dopiero będę wracał do tych tam właśnie tych dodatków. Taki mam plan. A do tego wszystkiego powiedzieli nam, że zrobią nam burgery na grillu. Nie wiem, gdzie on to ma, ale powiedział, że zrobi. Więc gdzie? Co, wystawił to już? To stoi tam ciągle. Od pory, gdy zaczęliśmy robotę. A no tak, zobaczcie, stoi tam. Dobra, chciałbym wam powiedzieć tak. Chciałbym te klamki ci zrobić, ale niestety idziemy na grilla. Właśnie zostaliśmy zaproszeni. Fans gegen Real Madrid. Auch BVB Star Julian Brandt ist schwer euphorisiert. Siemano, zjadłem burgera. Bardzo mi się to podobało. Ale ja dzisiaj to jadę z tymi klamkami. Nie wiem. Nie komplejnuj, bo cię zaraz tu zaprzęgnę w to. Majsak. Ale pamiętam kiedyś, nie? Bo tutaj mam ułatwienie, powiem. Bo... Tu mam ułatwienie. Wiecie dlaczego mam ułatwienie? Bo ta blaszka ma dziurki, nie? Czasami, jak tylko sama klamka przychodziła, chcieliście dziureczkę złapać, to te klamki między sobą się różniły. I trzeba było później tak kombinować, żeby trafić na przykład drugą dziurką w klamkę. Tu mamy dużo łatwiej, bo mamy dziurki. Powiedzieć historię właśnie z 5 sekund temu. Gościu wchodzi po schodach, nasz klient, nie? I mówi coś tam, a ja mówię, co? A on mówi, nie, to nie do ciebie. A Adrian mówi, co ty myślisz, że on do ciebie powiedział o skarbie? Nie wiem, no już tyle tu jesteśmy. Może już czas najwyższy. Dobry. Czekaj. Czy ja tego jeszcze nie przewierciłem tego. Szukam środki po prostu. Zakochałem się już teraz. Ja pierdzielę. Ostatnie drzwi, słuchajcie, jeżeli chodzi o klamkę. Nie? Brawo. I lecimy z tymi dekoracjami. Ta-dam! Takie coś, słuchajcie, i do każdych drzwi. Razy dwa, albo trzy. Patrzcie, jak to wygląda już. Znaczy, zobaczcie. Tutaj góra nie, tu są. Tu boczki już są pozakładane. To jest taka imitacja starych zawiasów. Robi robotę, naprawdę robi robotę. Minion. Powiem wam tak, kuchnia od razu wygląda droższa. Z tymi rzeczami. Fajnie wygląda. Nie zrobiłem tych dekorów jeszcze tutaj, bo i tak muszę się bawić z tymi drzwiami. I tutaj. Będę musiał wstawić pralkę. Nie warte.
ale też nie w poniedziałek, bo podłogę musimy zrobić. Więc nie wiem, czy w poniedziałek będziemy walić podłogę, a później wykańczać resztę. Plan powstanie przez weekend, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kuchnię, to żeśmy już daleko doszli. To jest koniec czwartego tygodnia. Gdzie mam mu włożyć ten palec? Piszcie w komentarzach. Zrobimy to w poniedziałek. Poza tym, to jest pomalowane. Kibelek dostał jeszcze toilet holder. Podłoga została pofugowana, więc tutaj tak naprawdę troszkę malowania płyteczki. Też takie pierdoły. Lampa wjechała. Drzwi zostały przemalowane, dotaczowane. Ściany tu są gotowe, tylko podłogi nie ma. To wszystko tak samo, to wczoraj. No pierdoły, słuchajcie, ale one schodzą bardzo mocno. Lampa wjechała tutaj. Induction wjechał. Wszystkie gniazdka mamy pozakładane do unitów, czyli lodówka, zmywarka, pralka, dishwasher. Mamy plint też zamontowany. Ten heater tutaj już jest też podpięty, także dużo, ale bardzo dużo rzeczy się tutaj wydarzyło, słuchaj. Ja się będę bez wami żegnał, także zobaczymy się po poniedziałek, bo będzie to odcinek w poniedziałek, więc życzę wam miłego wieczoru. A w poniedziałku odcinek zobaczycie jutro, czyli we wtorek. Także trzymajcie za nas kciuki. Lecimy z tym. Starczy już, panie. Trzeba do domu. Super. Ciao. Kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj o nas. A jaka jest moja regułka, bo już zapomniałem. Przestaniłego coś tam dnia, poranka, kiedy to oglądacie. Mają być takie koszulki. Zaraz, poczekaj. I takie także koszulki powinny być. Życzę wam miłego wieczoru, dnia koszulkę i poranka. I kiedykolwiek to oglądasz. Taką koszulkę, to fuck off. To ja pamiętaj o nas. Jak to nazywa, bo zapomnisz. Miłego wieczoru, dnia i poranka. Kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj o nas. O! Niech moc będzie z tobą. Cześć.